Jakie miniaturki w ogóle. Dobra, czat, poczekajcie. Klikalibyście? 500 kubków prank. Ja pieprzę, serio? Kwiecień 2018. Ćwierć miliona wyświetleń. Śmingus dyngus prank. Kubeczki z wodą. Albo będzie musiał wszystko wypić, albo gdzieś wylać do jakiejś butelki. Co powiedziałeś? Trochę escape room, ale myślę, że mu się uda po prostu. Będzie musiał uważać, że... Myślę, że mu się uda wyjść z kubeczka... z pokoju pełnego kubeczków z wodą. Obstawiamy, dobra, ty! Hazard z widzami. Wiem, że macie po 10 lat, ale ile? Ile dajesz? Czy wyjdzie z pokoju pełnego kubeczków plastikowych z wodą? Jak myślisz? Czy nie da rady? Ja pierdzielę. Prawda. Albo będzie musiał wszystko wypić, albo gdzieś wylać do jakiejś butelki. Nie wiem, zobaczymy. 500 kubków, każdy po 200 ml, bo to są te plastikowe. Będzie musiał wylać do butelki. 500 razy 200 to jest 100 tysięcy ml. 100 litrów wody będzie musiał wylać do butelki jakieś, wiesz co chodzi? Albo wypić 100 litrów wody. To byłby dopiero prank. Wiecie czemu to ma ćwierć miliona wyświetleń? Zobaczcie. Natalka Wilczyńska. Jesteś naj. Jezus, kocham was. Martyna B. Zuzia. 2016. Uważaj z tą Zuzią, Dominik. Bo skończysz jak góral. To są same dziewczynki. Ania Vlog, Julia, Natalka. Same dziewczynki, które mają po 10 lat, komentują ten film. Naprawdę, uważaj, Dominik. W złą stronę idziesz. W złą stronę. Na Omegle, tylko nie wchodź. Ale chyba, że na offstreamie. Co to za dymy build? Taki. Będziemy lecieć. Ta muzyczka jeszcze. Ja pierdzielę. Ta muzyczka jeszcze w tle. Ale siadło? Dobra, jak na razie kozak pod to ginso. O, to jest muzyka z Minecrafta czy z Metina? Bo ja już nawet nie wiem. Chyba z Metina, nie? Czy mi się wydaje? Kurde, co ty biegniesz naokoło, ty kamieniu pieprzony? Kurde, co mi tak te FPS-y spadły, czekaj. Nie wiem. Ostatnio jakiś youtuber zrobił reklamę, chcesz bitcoiny, włącz ten program ten. Ja go po prostu nie wyłączyłem do tej pory, ale to nie wiem, czy to jest jakiś wpływ ma. Ty co jest? Reklama! Zostaw ocenę pod filmem. Suba i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No i wbiję jeszcze na live'y, które robię na Twitchu. No i gitara, siema, elo. Ta, jutro stream planuję, ale... U mnie zawsze tak jest, że nie wiadomo, jak to się kończy. Ale wiecie, jak widzę, że jest 500 osób, jak Marcin Majkut streamuje, to ja mówię, kurde, już mi nic nie ogranicza. Przecież ja i tak streamuję tylko dla cyferek, także... Która mam motywację. Dobra, polecimy pierwszy item Ginso i chyba właśnie się zastanawiam, czy Hydrę nie polecić na drugi item. Jak coś Infernal tutaj można by go zrobić, panowie. Co jest 5 tu? Kurde, co? Ty myślałem, że splaszuję te skrzydełka! Nie da się tego splaszować? I od razu ją robię. Znaczy ona ma R-kę. Nie, co R-kę jej robiła? To był taki wystrzał, nie? Chyba. Fajna ta nowa Irelia, ty. Nie wiem, fajna była na PBE. Zawsze jest... Ej, problem w Riot Games jest taki, że postacie nowe fajne są na PBE, a jak wchodzą na realny serwer, to są gównem po prostu. Chyba, że trafiłem po prostu na takiego typa, rozumiesz? Bo na PBE ludzie stoją, a nie grają. No tak, masz rację. Ale to jest duża różnica, naprawdę. To typek, to dzięki. Ej, serio Marcin Majkut skończył streamać? Pewnie znowu rozwiązuje test gimnazjalny i po co tu przyszliście przeczekać. Dobra, z tym Ginso to już będzie taka, wiesz, sieczka. Albo cieczka. Jaką dyf ma Irelia? Ej, powiedzcie mi. Ej, czat, wy mi napiszcie. A nie, bo wy będziecie pieprzyć. Brąz, silver, haha. Idę, idę.
Dawaj, frajera, ładuj, ładuj, ładuj. Ładuj go. Puu, ty ścierwie pieprzony, nie lubię go. Jaką ma dywizję? Powiedz mi ktoś. Ona skoczy. 8. Ty! Jaki to jest konkret? Golda ma ta Irelia? Nie no, jeżeli ma Golda, to i tak ładnie ją rozjechałem, bo ona była dosyć silna na PBE. Chyba, że była taka silna, ale ją po prostu tak znerfili zanim wlazła, że teraz jest po prostu takim pieprznym... No nie wiem. Dobra, na pieprznym się zna. Nie no, nie na pieprznym. Ty, jaką ona jest gówniana! Ej, piękne to jest, Ginso i ten. Ginso, co ja pieprzę, W i ten. W i... Ej, Boże, jakby było to stare Ginso, to miałbym Tiamata, Ginso i W jednocześnie? To jest popieprzone, to jest taki push. Prawie jakbym Statika kupił. Patrz na to, mordo. Siema, ty. Musiałem flashnąć, bo... Montaż co z tego zrobię. 10. Nieźle, nie? Irelia Gold 5. Wiesz, ja mam platynę 2, ludzie piszą jakbym grał jak pieprzany, nie wiem, Silver 3. Albo nie, mówmy inaczej. Tak, gówniana jest. Nie, nie, ona jest dobra. Zobacz, co by mi ratio tego gościa na Irelii. Ty chyba z 74%. Po prostu ja taki dobry tym Malphite'em, taki dobry build wymyśliłem. Dobra, pokażę wam trika numero uno. In Italia, patrz. Patrz na to. I co jest? Aha. Czemu ja dostałem? A, bo stuna dostałem znowu. A ja zdziwiony, czemu dostaję takie obrażenia nagle. Dajmy Toni. Ale zobaczcie, ich teamek jest dobry. Po prostu Irelia ma 0,7. Jest git, ta gra będzie długa. Kurde, ja pierdzielę, ty. Ej, to jest piękne. Jeden bic, nie bic. Pa, unik. Ej, co jest? Niezły unik. Fajna postać. Patrz, zanim upadła, to prawie umarła. Widziałeś to? A ja nawet pod AP nie jestem. Ty, ogram go? Nie, kurde, nie mam szans. Popieprz. Dobry to był. No kurde, wypieprzaj ty brudasie! Ten Gali jest porypany, on jest za silny. No problem. O ja pierdziel. Kurde! Takie HP im zostało, ty. Z infi bym zapieprzył wszystko. Nie no, Pawełek, to nie wyjdzie. Po prostu jestem solidarny. Pawełek się wbił, to też musiałem. Nie wbiłbym się, ale wiecie, nie zostawię widza samego w potrzasku. Musiałem to zrobić. Nie mów, że nie. Lecz się, Kamil. Co jest, ty? Jaki on jest wytrzymały teraz? Ja pierdzielę, nie da się leczyć, Kamil, bo to jest porypane. Dawaj infi. To może jakiś specjal, to będzie właśnie zmieniana nazwa streama, co wy na to? Specjal. Zmieniamy nazwę streama specjal. Rezi. Zapalił petardy na plaży. Blowek tam zrobił blowa na... nie na YouTubie. A ja zmieniłem nazwę streama. Kozak, nie? Specjalek.
Ja pierdzielę, jak ją zniszczyłem. O Jezu, ty widzieliście to DMG? Ej, czat, ta luta, co teraz leci, to Tamagotchi, to podoba wam się, czy nie? Tak serio, bo jest na to mega hype. Jestem ciekawy, czy moi widzowie słuchają takich nutek, czy nie? To napiszcie, jeżeli się podoba, napiszcie podoba mi się. A jak się nie podoba, to napiszcie smutną buźkę. Smutne, o kurde, ile smutnych buziek. To skąd to ma 20 milionów wyświetleń, czy ileś tak? Patrzcie, poczwórny efekt Tiamata. Ty porypana sprawa. Czy mi się podoba ta nuta? Powiem tak, ja wolę kękę jednak. Podobno ta nutka ma taki bardzo głęboki sens, z tego co słyszałem. No ale chyba jest bardzo głęboki. Ludzie teraz tylko jeść, pić, spać robią i tak dalej. Widziałeś to? Prawie jak apelko żadę. Głęboką to ty masz dupa. Ups, sorry, przepraszam fana tako na fide. Przysięgam, że to ostatni raz było. Śmiejecie się, że lubi kękę? No co? Jakby się przyznaliście do tego, że lubicie taką na fide, no to chyba jak się przyznaję do tego, że lubię kękę, no to to jest inna kategoria wstydu, rozumiesz? Jak wy się przyznaliście, że lubicie taką na fide, to ja bym nawet powiedział, że lubię wchodzić na Omegle na offstreamie i zaczepiać młode Ukrainki, to nawet nie byłoby takie. Wiesz co chodzi? Przepraszam, fanów taką na fide V2. Nie, nie, tego nie. Ty ja pierdzielę, ty jesteś wariacik nienormalny, tam Jinx. Kurde balachy pieprzone. Widzisz? Malphite plus Jinx, ale Malphite pod Jinxa, nie pod AP gościu. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.